się nie zgadza na takie rozwiązanie. To ja chciałam pana starostę, szanownych państwa, poinformować, że na pielęgniarkę w szpitalu w tej chwili jest 1100 do zasadniczej plus pochodne. I to jest zapisane w zarządzeniu prezesa NFZ 99. I na pielęgniarkę pani prezes dostaje 2031 i zaraz państwu powiem, i 28 groszy. Pani prezes tutaj zarzuciła mi, że zerwałam negocjacje i wyszłam, tak? Proszę państwa, wyglądało to w ten sposób, że byłam w pracy i zadzwoniła po mnie pani sekretarka, czy mogę podejść na chwilę do pani prezes, tak? Tak, o! Więc podeszłam, była pani prezes i pan mecenas, tak? No i oczywiście nie, zaczęli mi mówić, że nie dostaniemy tego, chociaż my już na spotkaniu 31 sierpnia 2018, kiedy była pani przewodnicząca izb pielęgniarskich, była pani prezes, pan dyrektor medyczny, tak? Rozmawialiśmy, że to, co nam się należy, czyli te 1100 zł do zasadniczej, to tego będziemy chcieli i po prostu nie zgodzimy się na mniejszą kwotę. Ta rozmowa, jak w mniemaniu pani prezes, spotkanie w sprawie porozumienia wyglądało w ten sposób, tak? Że państwo rozmawiali ze mną i oczekiwali, że podpiszę protokół ze spotkania sama, bez całego zarządu, tak? Który będzie wyglądał tak, że właściwie to my się zrzekamy tego, bo nie ma pieniędzy, tak? No proszę państwa, nie można oczekiwać ode mnie jako przewodniczącej wyrywania mnie w trakcie pracy na rozmowę, bez zapowiedzenia, bez porozumienia na piśmie, tak? I oczekiwania ode mnie, że coś podpiszę, co będzie krzywdziło pielęgniarki i położne. Prosiłam o przedstawienie mi jakiegokolwiek porozumienia na piśmie, do którego my się ustosunkujemy też na piśmie. Pielęgniarki i położne w Powiatowym Centrum Zdrowia od 2 lat pracują w nadgodzinach. To znaczy, że są w tej chwili już zmęczone, rozgoryczone i w tej chwili pielęgniarki po prostu tracą kontakt z własną rodziną, bo praktycznie nie ma ich w domu. W województwie opolskim jest tragedia. Za parę lat odejdzie 1000 pielęgniarek i położnych w województwie opolskim. To jest jakiś system osoby na telefon. To ja powiem, żeby przybiegała i podpisywała dokument, który jej się podstawia. To powiem, że to jest taki zawód też med na P, ale nie jest to pielęgniarka ani położna. Nasz zawód zaczął być szanowany, bo naprawdę to są coraz bardziej wykształcone dziewczyny i nie przepraszam za dziewczyny, kobiety. Że był problem, tak? Cała Polska nie wiedziała, jak do tego podejść. Aneksy z NFZ-u przyszły 30 sierpnia, rozporządzenie weszło 29 sierpnia. Aneksy pierwsze, które do nas dotarły, były sporządzone na starych zasadach. Specjalne zaproszenie związków zawodowych na piątek 28 września to rzeczywiście był ostateczny termin, w którym mogliśmy podpisać porozumienie. Oczywiście związki przedstawiły swoją propozycję, że się nie zgadzają i widząc, nie chciałam już czekać, bo to nie ma sensu, tak? Żeby jak najszybciej rozwiązać ten problem, chciałam jak najszybciej złożyć porozumienie. No na litość boską. Zacznijcie formalizować tę kwestię, bo 10 jest wypłata. I jak my nie zdążymy tego sformalizować, to się na przykład wypłata, czy przynajmniej część tego wynagrodzenia spóźni o 3 dni i znowu w Kluczborku wybuchnie awantura, że my nie płacimy rządowej podwyżki, a to będzie nieprawda. Pewien poziom kłamstwa, mówienia nieprawdy kwalifikuje się, nie wiem, na pozew sądowy. Wielu z moich znajomych mówi, czemu ty ich nie pozwiesz, co ty wyprawiasz, pozwalasz sobie po prostu po głowie. Ja nie chcę tego robić. Ja chcę pracować i rozwiązywać problemy, a nie chodzić po sądach. Ja będę mówić tylko zwięźle, merytorycznie, krótko, bo nie jestem takim wspaniałym mówcą jak pan. Jestem tylko pielęgniarką. Proszę państwa, chciałam tylko powiedzieć, że w naszym szpitalu w tym roku, 2018, zwolniło się 9 pielęgniarek położonych. 3 pracowników gospodarczych oraz 5 pielęgniarek przeszło na emeryturę, czyli razem 5 plus 9, 14 osób ubyło.
a przybyła tylko jedna osoba. Jedna pielęgniarka absolwentka. Nasze Powiatowe Centrum Zdrowia Narodowego Funduszu ma wykazane 190 łóżek. 190 łóżek, przeliczając na najniższy wskaźnik, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo zachowawcze, to jest 0,8, to mamy 152 pielęgniarki, a mamy zatrudnionych 87. Więc proszę Państwa, kto ma pracować przy tych chorych? Przecież chorych nie ubyło, tylko ubyło pielęgniarek. Czy nasz zakład pracy jest taki świetny dla osoby, która tu się chce zatrudnić? No nie, nie jest atrakcyjny. Czym my możemy zachęcić? Wynagrodzeniem 2000 brutto? Przykro mi jest to mówić, bo proszę Państwa, ja tu przepracowałam 38 lat. Dziękuję.